Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Jako osoba, która przez wiele lat byłam związana z oświatą, najbardziej zaniepokojona jestem paleniem tytoniu przez młodzież. I stąd myślę, że to zaniepokojenie podziela także Wysoka Izba, stąd moje pytania. Pierwsze pytanie. Jakie są wnioski z badań prowadzonych w ostatnich latach wśród młodzieży do 18 roku życia w poszczególnych grupach wiekowych? W zakresie, czy maleje, czy też wzrasta problem palenia w tych grupach wiekowych. Chodzi mi o dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną i młodzież ze szkół średnich. Czy obniża się wiek dzieci, które rozpoczynają palenie tytoniu? Czy prowadzona jest na bieżąco analiza? I jeżeli tak, jeżeli jest prowadzona, to jakie wnioski z tej analizy wypływają? W związku z tym drugie moje pytanie. Jakie działania podejmuje się w zakresie profilaktyki młodzieży do lat 18? Proszę o podanie konkretnych działań i zamierzeń na lata następne. Czy planowane są nowe programy profilaktyczne dla szkół propagujące modę na niepalenie wśród młodych ludzi? No i oczywiście chciałabym też zaapelować, żeby w ramach tych środków, które są, jak najwięcej właśnie pieniążków przeznaczyć na programy profilaktyczne dla młodzieży. Dziękuję bardzo.